F-16 radar skanuje przestrzeń przed samolotem pasowo. Zaczyna od góry, skanuje jedno pasmo, natomiast schodzi w dół, skanuje kolejne pasmo, schodzi w dół i z powrotem wraca do pozycji wejściowej i ten cykl się powtarza. Jak można zgadnąć, ten proces zajmuje trochę czasu, więc radar nie skanuje ciągle przestrzeni, gdzie znajduje się cel. Można go jednak skonfigurować i definiować, ile pasów ma skanować. 4, 2, 1, jak szeroko ma się wychylać, 60 stopni, 30, 10 stopni, a także jaki ma zasięg. Tutaj na przykład zasięg jest ustawiony powiedzmy na 40 mil, ale można mu powiedzieć, że będzie skanował tylko 20 mil od naszego samolotu. Tutaj oczywiście uwaga, że nawet ustawiając ten zasięg na 10 mil, fale radaru nadal lecą, zmienia się tylko zakres prezentacji kontaktów dla pilota na wyświetlaczach. Na tym przykładzie powiedzmy, że radar pracuje na czterech pasmach, na szerokości 60 stopni i widzi tylko te dwa cele, tego celu nie widzi. Na tym przykładzie radar ustawiony jest na dwa pasy tylko, czyli powiedzmy, że to sobie podzielimy, tylko dwa pasy, czyli będzie skanował w ten sposób i do góry i tak dalej i jest ustawiony tylko na 30 stopni szerokości i tutaj widzi tylko jeden cel, tego już celu nie widzi. Zmniejszenie powierzchni skanowania ma ogromny plus, ponieważ częstotliwość tego skanowania, a więc i aktualizacja celu jest szybsza, jednak jak widać zmniejsza to ewentualną świadomość sytuacyjną, bo radar nie sprawdza innych miejsc. Gimbal radaru oprócz tego można wychylać w lewo, w prawo, góra, dół. Pozwala to zachować to szybsze skanowanie, które ustawiliśmy, ale już w miejscu, które pilot chce sprawdzać. Podniosłem więc tutaj głowicę, ustawiłem tutaj, nie znalazłem nic. Podniosłem ją do góry, zobaczyłem jeden cel, przeniosłem ją na tą pozycję, widzę tylko jeden cel, tego oczywiście celu już nie będę widział i przeniosłem go w inne miejsce, sprawdzając, że tu jest jakiś powiedzmy trzeci cel. Głównym trybem pracy do walki na daleki dystans jest dla mnie TWIS, TWS, Track While Scan. W tym trybie radar pracuje w określonych zakresach, które mu się ustawia, czyli ten zasięg, szerokość, pasma. Po wyznaczeniu celu radar nadal pracuje w tych samych zakresach, a pozycja celu jest po prostu przewidywana. Radar po chwili przechodząc przez przewidywaną pozycję celu robi ponowną kalkulację na podstawie jego ruchu. Efekt takiego działania to ciągły obraz sytuacji, pilot ma informacje o wszystkich jednostkach, które radar widzi oczywiście w tych ustawionych parametrach. Jednocześnie radar może prowadzić jeden lub więcej celi naraz, każdy cel może być atakowany pociskami AMRAAM. Po wystrzeleniu pocisku wróg nie ma o tym informacji na RWR do momentu, kiedy pocisk sam nie zacznie używać własnego radaru. Minusem jest aktualizacja pozycji wybranego celu i jest ona stosunkowo długa, no bo radar musi cały czas skanować inne przestrzenie, więc nie skupia się tylko na jednym celu. Dlatego jeżeli cel będzie mocno manewrował, radar może go zgubić. Radar może co prawda atakować wiele celów, ale muszą być one oczywiście w jego zakresach widzenia. Czyli radar tutaj jest ustawiony na 30 stopni, powiedzmy dwa pasy, radar sobie to skanuje, widzi te dwa cele i te dwa cele mogę jednocześnie atakować dwoma różnymi pociskami, oczywiście ten cel jest niewidoczny. Parametry pracy radaru, jego możliwości zmieniały się i będą się zmieniać. Można jednak przyjąć, że w trybie TWS możliwe jest oznaczenie kontaktu jako cel, jeżeli jest on powiedzmy 30 mil, gdzieś tam w tych zagranicach i bliżej. Tryb RWS oraz VSR ma większe jednak możliwości. Tryb TWS może tworzyć tak zwany STT, Single Target Track, gdzie po zablokowaniu radaru na celu cała jego moc skierowana jest właśnie na ten cel. Radar nie skanuje więcej przestrzeni, więc nie wiadomo co się dzieje z innymi jednostkami. Może to być jednak przydatne, jeżeli cel mocno manewruje albo po prostu jest jedynym celem i nie zależy nam na takim powiedzmy cichym strzelaniem AMRAAM-ami, bo w tym trybie RWR wroga od razu po wystrzeleniu zacznie dźwięczeć. Całą konfigurację można zrobić jeszcze na ziemi i polecam to wykonać. Włączam na pewno Master Arm, teraz sprawdzam czy radar jest włączony po prawej stronie. Ten przełącznik FCR jest włączony i ustawiam i sprawdzam również czy ten przełącznik nie jest ustawiony na Quiet. Na Quiet radar jest na chwilę wyłączany. Następnie sprawdzam czy również Data Link jest włączony i czy INS jest wykonany, jest wyrównany. To samo dotyczy się HMS-u, HMS włączyć i wyrównać go, trzeba, można go na ziemi, można w powietrzu. Sprawdzam czy RWR jest włączony i oczywiście programuję czafy i flary na list 7. I tutaj. Samego trybu R2R na UFC, czyli tego przycisku, nie korzystam w ogóle, bo F-16 posiada przełącznik na przepustnicy, który przestawiają samolot w tryb walki powietrznej, zastępując wtedy tryb nawigacyjny czy Air to Ground. Przełącznik Dogfight, pchnięty do przodu, czyli na pozycję Missile Override, służy do walki BVR, czyli poza zasięgiem widzenia i głównie używa się wtedy AMRAAM-ów. Natomiast przełącznik Dogfight w pozycji Dogfight, czyli powiedzmy do tyłu, przestawia radar i symbologię wyświetlaczy do walki na blisko, w zwarciu, gdzie jeżeli radar znajdzie cokolwiek, od razu zablokuje się na nim w trybie STT, czyli cała moc radaru użyta jest właśnie na ten cel. Trybu Dogfight nie konfiguruje, ten przełącznik znajduje się oczywiście tutaj. Trybu Dogfight nie konfiguruje, jeżeli go wybiorę. Radar jest już powiedzmy ustawiony tak jak wystarczająco ja potrzebuję, ale na prawym MFD dodaję stronę HSD, ponieważ to jest informacja ewentualnie z datalinków, mam wtedy lepszy obraz sytuacji.
Natomiast tryb do walki poza zasięgiem wzroku wymaga już konfiguracji. Nacisnę go do przodu, przełączam się teraz na tryb do Missile Override. I co robię, to tak, przełączam po pierwsze tryb pracy na TWS. Jest TWS teraz, bo to jest oczywiście mój podstawowe narzędzie. Teraz zasięg ustawiam na 40 lub 80 mil. 80 mil, jeżeli powiedzmy strefa, do której lecę, jest zdecydowanie dalej. To jest steer point, który jest ustawiony, jest 51 mil ode mnie. Zasięg skanowania przestawiam z 60 stopni na 30. Tu są linie, które wskazują, jak to wygląda. Ilość pasów, czyli tych barów, zostawiam na domyślnie 4. Teraz tym kursorem porusza się za pomocą przycisków TDC i ustawiam go raczej w górnej części wyświetlacza. Wysokość głowicy sprawdzam sobie i ustawiam tak, żeby skanowała odpowiednią część, powiedzmy, przestrzeni. Do tego na prawym MFD dodaję również HSD. Jeżeli zabrałem ze sobą, to również stronę z TGP. Jeżeli powiedzmy znajdę jakiś cel, TMS do góry. Jeszcze raz, jest system track, jest lock, zobaczymy go, że jest tutaj, w tej pozycji, i naciskając przycisk Pickle odpalam pocisk. Amram poszedł. Zasięg, jeżeli ustawiłem na 40 mil, to tutaj te podziałki pokazują co 1/4, czyli to jest połowa, czyli to będzie 20 mil, czyli ten cel znajduje się tuż poniżej 20 mil ode mnie. Kąt widzenia, czyli tą szerokość, jeżeli sobie będę przestawiał, radar będzie również mi pokazywał na stronie, co on widzi. Jeżeli na przykład ustawię go w ten sposób, to ta jednostka za chwilę zniknie. Jeżeli przestawię w tą pozycję, to radar z powrotem ją odnajdzie. Aktualną pozycję radaru widać tymi karetkami. Jest teraz na górze, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty bar i z powrotem i tak dalej, bo ustawiłem go na 4 bary, a to jest pozycja, gdzie on teraz aktualnie skanuje. Kursor ma bardzo ważną informację. To jest wysokość, na jakiej on skanuje cele. Do 34 tysięcy stóp i do 2000 stóp nad horyzontem. Teraz jeżeli będę zmieniał te bary, powiedzmy, zobaczcie, że ta wartość się będzie również zmieniać. Tak, 3, 4. I teraz zobaczcie jeszcze jedną rzecz, że jeżeli go będę oddalał, to ta wartość również się będzie zwiększać. 38, 32, 25. Ponieważ radar nie skanuje idealnie prosto przed siebie, tylko skanuje tym stożkiem, takim trójkątem można powiedzieć, czyli im dalej jestem od samolotu, tym ta wysokość skanowania, ten wolumen skanowania będzie zdecydowanie większy. Cele mają tutaj taką linię pokazującą, jaki jest ich aspekt, te jednostki powiedzmy ode mnie odlatują, natomiast jeżeli chodzi o ich kolory, to wyjaśnię podczas IFF-u. Za pomocą kursora można sterować się również zasięgiem radaru, przechodząc go do góry 40 mil, czyli wyjeżdżam za tą ramkę 80 mil, schodzę w dół 40 mil, schodzę w dół 20 mil. Na HUD-zie, jeżeli wybrane są w ogóle Amramy, mam tutaj to koło. To koło pokazuje, co widzi Amram po wystrzeleniu, czyli jak jest odpalone w trybie Mad Dog. Czyli jeżeli cośkolwiek znajduje się, powiedzmy, w tym zakresie 10 mil od mojego samolotu teraz, Amram powinien go mniej więcej od razu złapać i zaatakować. Natomiast jeżeli złapię sobie jakiś tam cel, TMS do góry, jest lock, ok. Na HUD-zie będę miał trochę więcej informacji. Po pierwsze, jest Master Arm, jest uzbrojony, samolot jest gotowy do wstrzelenia, mam 4 Amramy. Mam kwadrat celu, czyli Target Designator Box, wizualnie widzę, gdzie on się znajduje. Teraz pokazuje mi się to kółko, czyli to jest ASE, Allowable Steering Error Circle. I na nim, to jest dosyć istotna informacja, ponieważ na nim mamy tutaj ten trójkąt, który pokazuje aspekt samolotu, czyli ten samolot ode mnie odchodzi. Gdyby ten trójkąt znalazł się tutaj, czyli skierowany jest w moją twarz, można powiedzieć, oznacza to, że on leci teraz na mnie. Natomiast po prawej stronie będzie DLZ, Dynamic Launch Zone, to jest maksymalny zasięg, jaki Amram jest w stanie pokonać, powiedzmy tak kinetycznie. Teraz to jest karetka, w której pozycji jest, powiedzmy, ten cel, zbliża się do nas z prędkością 1120 węzłów, czyli no, nasza prędkość zbliżania jest dosyć duża. Teraz ta odległość to będzie taki no escape zone, czyli jeżeli tutaj ta karetka się znajdzie, to znaczy, że ten cel, nawet gdyby zrobił, powiedzmy, nawet 180 stopni zwrot od razu, i tak go Amram dopadnie. No i oczywiście mamy minimalny zasięg, kiedy Amram jest w stanie być wystrzelony. To A4 to jest oczywiście już informacja do Amramów, to A4 jest informacją o tym, ile Amram będzie odczekiwał, aż włączy swój własny radar, czyli jeżeli ja muszę prowadzić ten cel jeszcze 4 sekundy, ponieważ Amram wtedy puści swój radar, włączy swój radar i już będzie aktywnie lecieć do celu, ja mogę po prostu uciekać od tego celu. Radar w trybie TWS będzie wyświetlał 4 typy kontaktów. To jest search track, to jest mała kosteczka, jest to niedostateczny cel, żeby w ogóle go zbagować. Jest po prostu taki, można powiedzieć, chwilowa informacja o tym celu, trzeba się tym bardziej zainteresować, ale zobaczcie, że mój radar nie patrzy w tym kierunku, więc musiałbym przestawić swój radar na niego.
On się pojawił dlatego, że ja przestawiłem radar na chwilę na tą pozycję i z powrotem wróciłem, więc radar go wychwycił, ale to nie jest na tyle mocny kontakt, żeby w ogóle coś z nimkolwiek zrobić. Track target to już jest większy kwadrat i już można go blokować i takich celi może być maksymalnie 10. Jeżeli teraz kliknę TMS w prawą stronę, zrobię z tych systemowych, z tych track targetów, tak zwany system target i będę mógł po nich przeskakiwać, czyli naciskam teraz TMS w prawą stronę i pomiędzy tymi dwoma jednostkami przeskakuję. Jeżeli naciskam to TMS w prawą stronę, zobaczcie, że to kółko przestawia się z pomiędzy jednego a drugiego kontaktu. Jeżeli to kółko znajduje się na tym kontakcie, mogę wystrzelić już, powiedzmy, amramą, oczywiście, jeżeli jest on w zasięgu. Natomiast jeżeli nacisnę TMS znowu w prawą stronę drugi raz, przestawi się ten system target, back target na ten drugi kontakt i mogę wystrzelić drugi amram. I w ten sposób mogę prowadzić dwa amramy na dwa różne cele, ponieważ radar w TWS-ie nie pracuje tak jak mówiłem, że on blokuje się tylko na jednym celu, tylko on cały czas skanuje, a ja mu jedynie pokazałem, które są jednostki u mnie tymi celami, powiedzmy, w które chcę kierować amramy. Przeskakuję sobie TMS w prawą stronę tylko pomiędzy tymi dwoma jednostkami. Teraz, jeżeli nacisnąłbym TMS do przodu jeszcze raz, to tylko muszę być kursorem nad tą jednostką, to zobaczcie, że radar nie przeskakuje. Dlaczego? On przeszedł teraz w single target track, czyli skanuje tylko i wyłącznie ten jeden cel i on utrzymuje całą swoją moc na nim. Trzeba pamiętać, że jeżeli się zrobi ten STT, czyli Single Target Track, wróg będzie wiedział, będzie miał informację na swoim RWR-ze, kiedy nasz pocisk zostaje wystrzelony w jego kierunku, ponieważ radar nie pracuje w TWS-ie tak naprawdę, czyli nie skanuje sobie po prostu, tylko faktycznie skupia się na tym jednym celu. Podsumowując pracę przycisku TMS w trybie TWS, jeżeli najadę na jakiś cel, TMS do góry, robię system target, najadę sobie na drugi kolesia, też system target jest. Teraz jeżeli będę naciskał TMS w prawą stronę, radar będzie się przeskakiwał pomiędzy tymi dwoma jednostkami i to będą już wtedy back target, czyli te, powiedzmy, cele, tak? Teraz jeżeli nacisnę TMS do tyłu, resetuję sobie tą pozycję i nacisnę jeszcze raz TMS do tyłu, odznaczam te system targety, czyli zmniejszam, obniżam priorytet powiedzmy tego kontaktu. Natomiast jeżeli najadę na jakąś jednostkę i nacisnę bardzo szybko TMS do góry dwa razy, raz, dwa, radar przejdzie w STT, czyli oznaczy tą jednostkę i skieruje całą moc swojego radaru na nią. Teraz TMS do tyłu. Odznaczam STT, czyli robię tego z niego back target, TMS do tyłu, robię system target, TMS do tyłu, to jest tylko track target. W tryb walki na bliski kontakt wchodzi się przestawiając ten przełącznik dogfight na pozycję dogfight, naciskam go. I teraz radar nie działa w trybie TWS, po prostu skanując przestrzeń, a jeżeli znajdzie cokolwiek, od razu zablokuje się na ten cel w trybie STT, czyli cała jego moc skierowana jest właśnie na ten cel i nie będzie on w stanie wyszukać ani wyświetlić innych kontaktów. Na HUD-zie mam informację NORAD, to oznacza, że radar teraz nie pracuje, co jest istotne, ponieważ można po cichu podejść wroga od tyłu. I w trybie dogfightów mamy cztery podtryby. Jeżeli nacisnę TMS w prawą stronę, przejdę w tak zwany HUD scan, to lock to oznacza, że radar coś znalazł. Teraz ten HUD scan polega na tym, że radar skanuje 30 stopni szeroko, 20 stopni wysoko. Jest to ciut szersze niż HUD, tutaj jest mój cel i on został znaleziony. Jest to stosunkowo długi pattern, bo radar będzie parę razy tam bujał się góra, dół, lewo, prawo i znajdzie cel, jeżeli będzie on 10 mil maksymalnie ode mnie. Jeżeli teraz nacisnę TMS do góry, przejdę w tak zwany Boresight Mode. Boresight Mode polega na tym, że radar skanuje tylko tą malutką przestrzeń przede mną, maksymalnie 20 mil ode mnie. Jest to idealny tryb do tego, kiedy cel widać gołym okiem na przykład, on się znajduje tutaj. Jeżeli teraz najadę samolotem na niego, ustawię go w tym punkcie i mamy zablokowany cel. Jeżeli teraz nacisnę przycisk TMS w dół, przejdę w NORAD, czyli wyłączam radar, w dół, vertical scan i teraz vertical scan działa w ten sposób, że on skanuje 10 stopni, trochę można powiedzieć pod samolotem, do 60 stopni do góry. Jest to o tyle fajny tryb, dlatego że radar nie szuka bardzo szeroko, nie męczy się, tylko on robi góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Sprawdza się do walki kołowej, wyszukuje cele 10 mil ode mnie, czyli jeżeli tutaj mam cel, to on się znajduje, jeżeli najadę mniej więcej na niego, radar go znajdzie. I ostatni z podtrybów, których ja absolutnie korzystam, to jest tak zwany slaveable, czyli możliwość przestawiania. Jeżeli jestem w boresighcie lub w zwykłym nawet trybie, jeżeli nacisnę przyciski TDC, zacznę przestawiać radar i powiedzmy, jeżeli ten cel znajduje się nade mną wysoko, jeżeli przestawię radar, no może on go będzie chciał zaznaczyć, to jest wysokość skanowania, jest lock i on go sobie zaznaczył.
HMS będzie bardzo użytecznym narzędziem. Trzeba pamiętać, żeby go wyrównać, najlepiej jeszcze na ziemi. Brak wyrównania będzie powodować przesunięcie pomiędzy wskazanym punktem a faktyczną pozycją celu. W walce BVR będzie widać pozycję celu, w dogfajcie również, czyli jest tutaj ten kwadrat zablokowanego celu. Jeżeli bym nie wyrównał tego HMS-u, tak ten kwadrat może znajdować się w zupełnie innym miejscu, co może trochę konfundować podczas walki. Natomiast jeżeli oznaczę sobie jakiś cel pochodzący z datalinku, tutaj na przykład to będzie mój skrzydłowy, jeżeli popatrzę w niego, w tą pozycję, będę widział tutaj ten ośmiokąt i to jest pozycja z datalinku PDLT, natomiast tu przed sobą mam informację o kontakcie radarowym. W walce na bliski kontakt HMS będzie doskonałym dodatkiem. Zobaczcie, mam teraz NORAD, wychylam głowę, również mam informację NORAD, teraz naciskam TMS do przodu, przechodzę w Boresight Mode, on nie jest za bardzo widoczny, ale za chwilę go pokażę, jeszcze raz nacisnę TMS do przodu. Zobaczcie, mam elipsę, w której jeżeli znajdzie się samolot, jest lock. Nie ma nic prostszego. Linia odchodząca od celownika pokazuje mi relatywną pozycję tego celu, czyli jeżeli popatrzę w to miejsce, odnajdę ten cel. DLZ, czyli Dynamic Launch Zone, pokazuje mi odległość do celu oraz prędkość zbliżania. Teraz jestem 30 węzłów wolniej, lecę niż ten do tego celu. Na wyświetlaczu również widać swoją prędkość oraz swoją wysokość, gdzie w walce, powiedzmy, kołowej na bliski dystans będzie to bardzo przydatne. A posiadając pociski Sidewinder, a w szczególności w wersji X, można je użyć nawet jak cel jest gdzieś z boku samolotu. On jest teraz tutaj. Nacisnę teraz Uncage. Przestawiłem Sidewindera w jego pozycję. Pico. I ten cel ginie. IFF to system odpytania swój obcy. Działa on nawet kiedy radar jest wyłączony lub niesprawny. System jest włączony, kiedy pokrętło ustawione jest w pozycji norm. Jest ustawione. I teraz odpytać cele można na dwa sposoby. Jeżeli nacisnę TMS w lewą stronę, odpytam wszystkie jednostki, które znajdują się w granicach mojego radaru, czyli to jest 30 stopni, więc tylko odpytuję tylko i wyłącznie te informacje, te jednostki. Tutaj się pokazuje M4 scan, ok, czyli pokazują mi się zwroty. Natomiast jeżeli oznaczę jakąś jednostkę, czyli najadę na nią, ok, teraz jest system target, teraz jest back target i nacisnę TMS w lewo długo, mam los i mam unknown, czyli jest nieznany i pokazał się czerwony. Co do kolorystyki, zielony zawsze przyjazny, niebieski, nie mam go tutaj teraz, ale niebieska to jest jednostka, która jest z waszego, powiedzmy, waszej grupy, czyli generalnie skrzydłowy. Biały to jest zwykły kontakt, nie mam go tutaj również, ale biały kontakt to jest taki, powiedzmy, jeszcze nieokreślony. Żółty jest niejasny, ale w grze można przyjąć, że jest to wróg lub gracz nie włączył swojego IFF-a. Czerwony jest, to już jest naprawdę wroga jednostka i zazwyczaj ona będzie wtedy trójkątem pokazana. I wypełniony to oznacza, że ten cel jest tym track target, czyli można go później zbagować, zrobić z niego system target, jeszcze raz później oznaczyć go kółkiem i wtedy mamy back target, możemy w niego strzelać. Jeżeli nacisnę przycisk TMS do góry długo, to zobaczcie, że radar przestawi się w 10 stopni, będzie skanował tylko i wyłącznie tą małą przestrzeń. Jeżeli puszczę TMS, on próbuje zalokować daną jednostkę i on zalokuje ją w trybie STT, czyli zobaczcie, że radar nie pracuje na boki, pracuje tylko i wyłącznie na tej jednostce. To się przyda, jeżeli widzę, że coś powiedzmy nadchodzi i chcę to bardzo szybko zaznaczyć, przeskanować, puszczam, nie złapał, jeszcze raz. Trzymam, puszczam, jest i mam teraz już STTF na tą jednostkę. Radar posiada tryb Expand, co można traktować jako takie lubkę, zbliżenie, coś koło tego. Naciskając przycisk Expand FOV powiększa się widok czterokrotnie, tam gdzie jest ten kursor, czyli nacisnę go sobie teraz. I teraz ten kwadrat ma boki dwumilowe. Jeżeli sobie najadę teraz na, powiedzmy, na jakieś cele, które są zbliżone koło siebie, mogę je rozseparować właśnie naciskając przycisk Expand i zobaczcie, że teraz te dwie jednostki są lepiej widoczne i mogę, powiedzmy, oznaczyć tą, którą chcę, ponieważ bez Expandu no te jednostki się zlewają ze sobą. HSD będzie bardzo przydatny, jeżeli chodzi o walkę w powietrzu i użycie łącznie z radarem. Jestem na 400 milach, czyli skala jest pokazywana, jest to 60 mil na zasięgu, tu jest 40 mil oczywiście, jeżeli zwiększę to na 120, będzie to również co 1/3, więc tutaj jest tu pokazywany maksymalny zasięg. Teraz jestem na 60, no może inaczej, jeszcze 20 mil, 40 mil, czyli zobaczcie, że zasięg jest pokazywany. Teraz jestem na 60 stopniach, radar pokazuje, co jest w stanie zobaczyć. Teraz naciskam, jestem na 30 stopniach, naciskam jeszcze raz, jestem na 10 stopniach, czyli pokazywany również jest szerokość. I jeżeli teraz wychylać będę radar, to zobaczcie, że również radar będzie wychylowany na mapce. To, mówię, jest przydatne do, powiedzmy, takiej świadomości, co mój radar widzi, bo te dane pochodzą z datalinku, tych danych.
te kontakty. Mój radar nie widzi, to są dane z data linku, czyli z AWACS-a najczęściej. Teraz radar oraz planer można połączyć także zmieniając zasięg radaru. Zmienia się również zasięg mapy. No zobaczcie, zmieniam teraz zasięg radaru, ale zasięg mapy zostaje ten sam. Jeżeli tutaj nacisnę decouple, nacisnę jeszcze raz, jest teraz couple, zobaczcie, że ona będzie, tak jak będę zmieniał zasięg radaru, tak będzie się zmieniał również zasięg mapy. Jestem teraz w centralnej pozycji. Jeżeli nacisnę centralną, jest 80 mil, jest 80 mil. Jest 40 mil, jest 40 mil. 20, 20. I ostatnia rzecz, nie mam tutaj tego pokazanego, ale gdybyśmy mieli jakiegoś swojego ludka, który zaznacza powiedzmy jakiś tam cel, będzie to taka niebieska przerywana linia i to oznacza, że mój jakiś tam skrzydłowy przez data link mi wysyła informację, że zablokował tą jednostkę, co będzie przydatne do powiedzmy, jeżeli nalatują na was dwa cele, powiedzmy, że wasz skrzydłowy zaznacza jeden, my zaznaczymy drugi, więc separujemy sobie powiedzmy jednostki. Zasobnik celowniczy może się przydać w dwóch sytuacjach. Wizualnej oceny typu samolotu, bo przykładowo może mieć on wyłączony radar i nie wiem co to za cel, co na mnie leci, lub wyłapaniu momentu, kiedy wystrzelił on pocisk, a ja powiedzmy wystrzelił go z bardzo daleka, ja nie widzę powiedzmy smugi tego pocisku i pociski w typu FOX 3 mogą być w pierwszej fazie wystrzelone tak, że nie wzbudzają mojego RWR-u, czyli mam powiedzmy tutaj takie zbliżenie na jego podgląd, na jego samolot i zobaczenie, czy on faktycznie to wystrzelił. Teraz TGP co zrobi, jeżeli oznaczę jakiś cel, jakiś tam powiedzmy dowolny, niech będzie dosyć bliski, bo to ma istotną znaczenie. Jeżeli go oznaczyłem, to zobaczcie, że TGP zwróciło się w jego kierunku. Teraz nacisnę DMS w dół, przejdę na SOI, na wyświetlacz z TGP, zrobię sobie zoom, zrobię jeszcze bardziej zoom i co to widzę, że leci? F1, czyli Mirage F1. Teraz mogę oczywiście tam sterować tym, powiedzmy, polaryzacją, znaczy widokiem IR i tak dalej, ale jedną z ważniejszych funkcji jest naciśnięcie TMS do przodu krótko i wejdę teraz w point track i teraz TGP oznaczy sobie ten cel i będzie o wiele lepiej odświeżany, bo jeżeli go zerwę, zobaczcie, że on będzie tak trochę przeskakiwał. TMS do przodu, jest oznaczony ten cel i teraz TGP nie utrzymuje się na tym celu nie za pomocą radaru, tylko za pomocą kontrastu powiedzmy tej jednostki i trochę jest to istotna rzecz, że on nie jest w stanie zaznaczyć każdej jednostki z każdej odległości, na pewno tam z około 20 mil, coś koło tego, powinien już spokojnie złapać taką jednostkę i zablokować się na niej. Opisałem dosyć dokładnie ten tryb TWS, Twist, Trackwise Scan, ale radar ma jeszcze RWS oraz VRSR. Ten RWS jest takim, on działa trochę jak pseudo TWS mniej więcej, jest w stanie powiedzmy zalokować jednostkę z trochę dalszej odległości, jest w stanie zalokować dwie jednostki powiedzmy, ja z niego nie korzystam. VSR natomiast jest w stanie powiedzmy zalokować się na jednostkę, która jest o wiele dalej i zbliża się do nas powiedzmy czy szybko, czy wolniej, powiedzmy nie ma co takiego znaczenia, ale leci na nas i jesteśmy w stanie go zalokować. Powiedzmy, że z tego trybu będę korzystał, o ile będę korzystał, jeżeli chcę wystrzelić Amroma z bardzo dalekiej odległości, a tryb TWS nie jest w stanie jej zalokować, ponieważ tak jak mówię, TWS ma możliwość lokacji, znaczy zablokowania celu z około, ja wiem, 30 paru mil powiedzmy będzie próbował zalokować, dalej już będzie miał problemy. Jeżeli w strefie 40 mil ode mnie znajduje się jakiś wrogi, nieznany samolot, jest to moment, kiedy jest on dla mnie w tym momencie priorytetem. To nie znaczy, że wiecie, ślepo ufam, że tej regule, że to 40 mil koniec. Najczęściej sobie zweryfikuję HSD, czy tam stronę radaru przestawię w dalej i zobaczę, że on już tam powiedzmy 60 mil coś się do mnie zbliża, więc będę świadomy tego celu, nieco przygotowując się na niego. Teraz pociskom wystrzelonym z ponad 400 mil łatwo uciec, wykonując nawet niezbyt agresywne manewry, dlatego to HSD ustawiam powiedzmy na 60 mil, a sam radar zazwyczaj na 40 mil, bo wiem, że to jest ta strefa buforowa, pod którą muszę wziąć w tym momencie uwagę, jeżeli coś się znajduje już bliżej mnie.